Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Gorąco pragnąłem spożyć tę paschę z wami, zanim będę cierpiał. To słowa Chrystusa wypowiedziane na rozpoczęcie ostatniej wieczerzy, zapisane w Ewangelii według świętego Łukasza. Święty Jan zaś zapisał, że Pan Jezus do końca nas umiłował. Tak rozpoczyna opis ostatniej wieczerzy. Umiłował do końca, to znaczy najbardziej, tak, że więcej nie można już było umiłować. Ustanowił sakrament miłości Eucharystię. Przez nią wchodzi w święte zjednoczenie z nami, w świętą komunię. I to, co w znakach sakramentalnych zrobił w Wieczerniku, kilkanaście godzin później potwierdził przelaniem krwi na krzyżu. Msza Święta jest prawdziwie Jego ofiarą krzyżową, ofiarą zbawienia. Już wtedy w swoim sercu Jezus miał Małgosię, Michalinę, Tadeusza, Janka, Wandę, Jadwigę. Już wtedy cieszył się na to, że będzie mógł przyjść do ich serca. Już wtedy, choć trudno nam to pojąć, cieszył się na dzień dzisiejszy. Nie tylko dla tych dzieci jest serce w Jego miejscu, sercu, miejsce w Jego sercu. To miejsce jest dla wszystkich, dla Ciebie i dla mnie. Znamienne. W cudach eucharystycznych i tych w Polsce, w Sokółce i w Legnicy, i tych poza jej granicami, hostia zamienia się w mięsień serca mężczyzny. Komunia Święta, miłość serca Bożego. Dlaczego Pan Jezus to zrobił? Bo nas miłuje. Ale bardziej szczegółowo. Dlaczego? To nam objaśnia przed chwilą czytana Ewangelia. Jezus mówi: dałem wam przykład, abyście i wy tak miłowali, jak ja was umiłowałem. Miłość Chrystusa największa, bo miłość aż po ofiarę z siebie. Miał Pan Jezus na myśli miłość rodziców, bo bez ofiarnej miłości rodziców nie byłoby tych dzieci i nie przyjęłyby Komunii Świętej i nie spełniłoby się pragnienie Chrystusa przyjścia do ich serca w Komunii Świętej. Wszyscy wezwani jesteśmy do miłości ofiarnej. Małżeństwa, kapłani, siostry zakonne. Samotni, młodzi, starzy, w sile wieku, wszyscy. Do większej miłości. Tak, by nie stawiać granic miłości. Do jakiej to konkretnej miłości?
Trzeba o to pytać Chrystusa. Tak jak bogaty młodzieniec zapytał się, co jeszcze mam zrobić, co jeszcze mam czynić? Jeśli radę Pana Jezusa przyjmiemy, będzie w nas radość wewnętrzna, choć czasem przez łzy, przez wielkie cierpienie. A jeśli radę Pana Jezusa odepchniemy, to będziemy smutni, tak jak ten młodzieniec. Nas Pan Jezus potrzebuje, by objawiać światu swoją miłość, by przekonać wielu ludzi, że On jest miłością. A jeśli ktoś jest powołany do życia w małżeństwie, potrzebuje Pan Bóg małżonków, by mógł dawać Chrystus Komunię Świętą, swoje ciało, jeszcze kolejnym dzieciom. A jeśli ktoś jest powołany do kapłaństwa, do życia zakonnego, by złożył z siebie ofiarę do końca, tak jak święty proboszcz Ars, jak święty Pius X, jak święty Jan Paweł II, jak sługa Boży ksiądz Aleksander Woźny, który propagował wczesną pierwszą komunię świętą. Niektórzy ludzie całują ręce kapłanów ze względu na to, że są one namaszczone świętym olejem w czasie święceń. Także w uroczystym okazeniu w tej formie liturgicznej ministrant całuje rękę kapłana. Ze względu na moją pychę budzi to zawsze we mnie skrępowanie. Ale trzeba to zrozumieć. Jeszcze większym wyniesieniem niż sakrament kapłaństwa jest przyjęcie Komunii Świętej. Przed tymi, którzy przyjęli Komunię Świętą, właściwie trzeba by uklęknąć. Jeśli nie dosłownie, to choć duchowo. Komunia Święta jest wyniesieniem, ale jednocześnie jest wielkim długiem, który trzeba spłacić. Spłacać go trzeba ofiarą codziennego życia, świętym życiem. Najmilsi, abyśmy jak najwięcej tego długu spłacili na ziemi. Byśmy mieli tę łaskę, by odchodzić z tej ziemi po przyjęciu Komunii Świętej. I mocą tego pokarmu mogli przejść z tego życia do życia wiecznego. Tam, gdzie trwa nieskończona komunia z Chrystusem zmartwychwstałym. Amen.